Szanowni Państwo, jak Państwo już wiedzą, w dniu 27 października Rada Miasta Sulejówek jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji SLS dotyczącej utworzenia wybiegu dla psów w Sulejówku. Petycję tą podpisało 118 mieszkańców naszego miasta oraz bliskich okolic. W naszej petycji pierwotnie jako proponowaną lokalizację wskazaliśmy Park Glinianki, niemniej jednak w późniejszym uzupełnieniu do petycji zgodziliśmy się na to, aby ostatecznie lokalizacja mogła zostać wskazana przez radnych w toku prac komisji, tak aby lokalizacja najbardziej odpowiadająca radnym mogła zostać uzgodniona i aby nie stanowiła sama w sobie przesłanki do negatywnego rozpatrzenia petycji. Jednakże Rada Miasta Sulejówek pomimo tego odrzuciła petycję jako podstawowy argument wskazując kwestię lokalizacji wbrew faktowi, że zdecydowaliśmy się oddać pole radnym w tej kwestii. Dlatego jako stowarzyszenie jednomyślnie zdecydowaliśmy o zaskarżeniu uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Liczymy na to, że WSA przystanie na nasze argumenty i tą uchwałę Rady Miasta Sulejówek uchyli. Dziękuję bardzo.